zdecydowali się, oczywiście. Sensacyjnie niskie ceny w Media Expert i na Państwa zapraszamy. Bardzo dziękuję prezes Stowarzyszenia Reduta Ordona, pan Artur Nadolski, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie Arturze. Dziękuję również. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Wydarzenie, którego nie można przegapić. Każda mama wie, że gdy dziecko jest przeziębione i ma gorączkę. Dzisiaj w Mościskach w obwodzie lwowskim pogrzeb szczątków 27 żołnierzy i oficerów poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939 roku. Rzeczpospolita Polska po 77 latach oddaje hołd swoim bohaterom, a z nami jest uczestnik tych uroczystości, pan poseł Michał Dworczyk. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże. Proszę powiedzieć, panie pośle, jak te uroczystości przebiegały, dlaczego jest tak istotne, żeby upamiętnić tych naszych żołnierzy i oficerów i jak, kim byli ci, którzy we wrześniu 1939 roku zginęli, no i dopiero dzisiaj doczekali się swojego pogrzebu. Uroczystości były bardzo wzruszające. Najpierw msza, potem blisko dwukilometrowy przemarsz w kondukcie przy asyście Wojska Polskiego i Kompanii Reprezentacyjnej Ukraińskiej na polski cmentarz. A też, no i tam na tym cmentarzu jeszcze te uroczystości pogrzebowe. Kutulskiego Pułku Strzelców i innych oddziałów, które w 1939 roku pod dowództwem generała Sosnkowskiego szły od Przemyśla na odsiecz Lwowa. Lwowa, który był atakowany z jednej strony przez Sowietów, z drugiej strony przez Niemców. W czasie tego marszu zginęło około 1500 polskich żołnierzy. Do dzisiaj nie zostali odnalezieni. I o ile nie ma w tym nic dziwnego, że w czasach sowieckich państwo polskie nie interesowało się tym losem, to po odzyskaniu przez Polskę suwerenności w 1989 roku, niestety przez ponad 20 lat również państwo polskie nie stanęło na wysokości zadania, nie starało się odnaleźć naszych bohaterów z września 1939. Dopiero 4 lata temu oddolnie można powiedzieć, dlatego że dzięki miejscowym Polakom, miejscowym harcerzom, dzięki wolontariuszom Fundacji Wolność i Demokracja rozpoczęły się poszukiwania żołnierzy, którzy do dzisiaj spoczywają w bezimiennych mogiłach na polach, na łąkach, w lasach. Te poszukiwania są poprzedzone kwerendą miejscowymi, zbieraniem miejscowych informacji i oczywiście poszukiwaniami archeologicznymi. W zeszłym roku pochowaliśmy 111 żołnierzy odnalezionych właśnie w taki sposób. W tym roku po całym sezonie poszukiwań kolejnych 27. No a mamy namierzone mogiły, w których leży kolejnych blisko 80 polskich żołnierzy, tylko musimy czekać na pozwolenia strony ukraińskiej. Natomiast dzisiejszy dzień uważam, że był przełomowy. Dlaczego? Dlatego, że po raz pierwszy państwo polskie upomniało się o wojsko, o swoje wojsko, o swoich bohaterów. Po raz pierwszy minister obrony narodowej towarzyszył tym żołnierzom w ich ostatniej drodze. Po raz pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej stanął na lwowskiej ziemi i brał udział w uroczystościach. Ich obecność, ten udział w tym pogrzebie de facto przywracał godność, ale nie godność żołnierzy poległych, bo tej oni nigdy nie utracili, ale godność państwu polskiemu, które po prostu musi dbać o swoich obrońców, o ludzi, którzy oddali życie za to, żebyśmy my dzisiaj mogli mówić po polsku, za to, żebyśmy żyli w niepodległym kraju. Jestem przekonany, że teraz sytuacja się zmieni, że już nie tylko organizacje pozarządowe, nie tylko wolontariusze, ale to właśnie instytucje państwa polskiego będą prowadziły poszukiwania, będą rozmawiały ze stroną ukraińską na temat ekshumacji i doprowadzą do odnalezienia i pochowania jak największej liczby naszych bohaterów, obrońców Kresów.
Jest, panie pośle, coś wstydliwego w dotychczasowej historii tak zwanej III Rzeczpospolitej, że jak pan poseł powiedział, do tej pory poszukiwały fundacje, wolontariusze, studenci, harcerze. Teraz ten obowiązek przy współudziale wolontariuszy, studentów i harcerzy, ale przejmuje polskie państwo. Dopiero teraz pamiętamy o żołnierzach wyklętych, a teraz obrońcach Lwowa, pod Lwowem zginęło 1500 naszych żołnierzy. Tak, to prawda. No, długo musieliśmy czekać na rząd, który będzie mówił otwarcie, bez kompleksów, o Kresach, o polskich śladach na Kresach, o polskim dziedzictwie na Kresach. Długo czekaliśmy na rząd, który nie będzie bał się mówić o tematach trudnych, też takich jak ludobójstwo dokonane na Polakach przez nacjonalistów ukraińskich, ale w końcu ten rząd mamy i jestem przekonany, że ten czas trzeba wykorzystać jak najlepiej, żebyśmy te wszystkie zaległości nadrobili. Ja tylko proszę ojca, zwrócę uwagę, że bardzo celnie ojciec tutaj powiedział, iż wolontariusze nadal są potrzebni, nadal będą pracować przy tych pracach, bo to jest olbrzymia, naprawdę wychowawcza też misja. To jest edukacyjnie bardzo ważny projekt. Młodzi ludzie przyjeżdżając tu z centralnej Polski czy z województwa dolnośląskiego, tak jak ode mnie z okręgu, poznają historię nie czytając książki, ale spotykając się z miejscowymi Polakami, poszukując grobów Polaków z Kresów. Nic tego nie zastąpi. W związku z tym jestem przekonany, tak jak ojciec, że mimo tego, iż państwo polskie przejmie na siebie większość obowiązków, wolontariusze nadal będą zaangażowani w ten ważny projekt przywracania spuścizny Kresów, przywracania pamięci i naszej tożsamości, tego całego dziedzictwa Kresów, które te tereny ze sobą niosą. Jest to też takie... No, nasza historia jest niezwykle symboliczna, bo pamiętamy pokolenie Orląt Lwowskich, a pokolenie poległych żołnierzy wojskowych, którzy szli na odsiecz Lwowa, brało przykład z pokolenia Orląt Lwowskich. Tak, to byli bardzo ideowi ludzie. Też część z tych pułków to były pułki kresowe. Ja bardzo się cieszę, dlatego że dzisiaj Wojsko Polskie przejmuje część tradycji pułków kresowych. Brali udział dzisiaj w uroczystości żołnierze 22. Batalionu Piechoty Górskiej z Kłodzka, który to batalion przejął dziedzictwo 49. Huculskiego Pułku Strzelców, który właśnie tutaj walczył pod Lwowem. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz, dowódcy batalionu, panu pułkownikowi Rupie, wręczył uroczyście kapelusz huculski, nowe nakrycie głowy, które w Wojsku Polskim, mam nadzieję, niebawem obok kapelusza podhalańskiego będzie funkcjonować, przypominając właśnie o dziedzictwie Kresów II Rzeczpospolitej, o wysiłku zbrojnym tych młodych ludzi, ideowych młodych ludzi z tych stron, którzy najpierw w obronie Lwowa, tak jak ojciec mówił, Orlęta Lwowskie, a później w 1939 roku narażali swoje zdrowie, a często oddawali życie za integralność granic Rzeczpospolitej. Bardzo dziękuję za tę relację i za rozmowę i za to wszystko, co również dzięki pana staraniom wydarzyło się dzisiaj w Mościskach, pogrzeb szczątków 27 żołnierzy i oficerów poległych w walkach pod Lwowem we wrześniu 1939 roku. Bardzo dziękuję i szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym gościem był pan poseł Michał Dworczyk. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia. Po godzinie 13 jest 8 minut po 14 w tej chwili, a zatem czas na wiadomości, a one już za chwilę na naszej antenie.
uniknął echa skandalicznego incydentu, do jakiego doszło wczoraj przed sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II oraz przed budynkami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i Radia Maryja. Znana z prześmiewczych akcji działaczka Nowoczesnej Klaudia Jachira pojawiła się w tych miejscach z kukłą przypominającą prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego z fałszywymi banknotami w ręku. Akcja miała powielać kłamstwa powtarzane przez liberalno-lewicowe media i niektórych polityków, że Radio Maryja i powstałe przy nim dzieła są finansowane z budżetu państwa. Mamy do czynienia z ewidentnym kłamstwem, mówił w audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja ksiądz profesor Paweł Bartkiewicz, etyk, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Wiemy, że zarówno sanktuarium, jak i całe dzieło Radia Maryja, także szkoły, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Telewizji Trwam, to są dzieła, które są efektem woli społecznej, woli społeczeństwa katolickiego, woli społeczeństwa i jego ofiarności. Oczywiście nie mówię tutaj o geniuszu założyciela, ale mówię tutaj właśnie o tym, że inicjatywa ojca dyrektora spotkała się z ogromnym poparciem społeczeństwa, które z własnej woli, poprzez swoje ofiary, poprzez swoje zaangażowanie wspiera te dzieła. Specjalne oświadczenie wydał też ojciec Jan Król, redemptorysta posługujący w Radiu Maryja. Wskazał w nim, że pojawiające się w mediach insynuacje dotyczące spłacania rzekomych zobowiązań partii rządzącej wobec ojca Tadeusza Rydzyka są kłamstwem. Stanowczo protestujemy przeciwko kampanii kłamstwa i pomówień oraz kpieniu sobie z prezesa Jarosława Kaczyńskiego i okazywaniu braku szacunku wobec miejsc kultu, napisał ojciec Jan Król. Więcej na ten temat na naszym portalu pod adresem www.radiomaryja.pl. Pochówek obrońców Lwowa i okolic to przesłanie o współpracy Polski i Ukrainy, powiedział minister obrony Antoni Macierewicz. Szef MONU uczestniczył dziś w uroczystym pochówku 25 polskich żołnierzy poległych w rejonie Lwowa w 1939 roku. Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym pod wezwaniem Narodzenia Jana Chrzciciela. Ta wielka ofiara żołnierzy nie poszła na marne. Dziś łączy oba narody świadome swej niepodległości, wskazał szef MONU Antoni Macierewicz. Ten pochówek, tak późny, ale tak znaczący, jest dzisiaj dla nas wielkim przesłaniem o współpracy naszych narodów, o współpracy naszych państw, o zdolności wspólnego przeciwstawiania się każdemu najeźdźcy, każdemu wrogowi, który chciałby zniszczyć pokojowe życie Ukrainy, zniszczyć pokojowe życie Polski, bo ich ofiara tak niezwykła, ich ofiara tak bohaterska, ich ofiara, pamiętajmy, dana przez dziesięciolecia przez mieszkańców polskich tych ziem, ale pamiętana także tak szeroko, jak szeroko rozbrzmiewa mowa polska i mowa ukraińska. W obronie mości z Kijowa, Lwowa i okolic walczyli i ginęli żołnierze różnych wiar chrześcijańskich, ale jednej Rzeczypospolitej, podkreślił minister Antoni Macierewicz. Kilkuset wystawców weźmie udział w rozpoczynających się dziś trzydniowych centralnych targach rolniczych. Ich głównym celem jest promocja polskiego rolnictwa, eksportu rodzimych artykułów rolno-spożywczych czy maszyn rolniczych. Targi odbywają się w podwarszawskim Polskim Centrum Targowo-Wystawienniczym Park Warsaw Expo. Gromadzą kilkadziesiąt tysięcy rolników, przedstawicieli stowarzyszeń, izb oraz kół rolniczych. Agnieszka Rębisz, dyrektor do spraw targów międzynarodowych, mówi, że jest to podsumowanie roku rolniczego i święto tej branży. CTR to także platforma kompleksowej dyskusji o potrzebach i warunkach zbilansowanej współpracy wszystkich ownik, które tworzą wartość dodaną w sektorze rolno-spożywczym. Nasze targi ukierunkowane są również na ułatwienie poszukiwania współpracy pomiędzy polskimi producentami maszyn i urządzeń rolniczych, sprzętu, środków ochrony roślin, ale również żywności z zagranicznymi kontrahentami. I na chwilę obecną mamy potwierdzone delegacje z kilkunastu krajów z Afryki, Azji oraz Europy Środkowo-Wschodniej, a także z Ameryki Południowej. Jeśli chodzi o liczbę wystawców, mamy ich 300 zgromadzonych w ramach 5 sekcji tematycznych wystawy, ale mamy także bogaty program wydarzeń merytorycznych. W targach mają uczestniczyć przedstawiciele administracji, w tym resortu rolnictwa, Unii Europejskiej i międzynarodowych organizacji rolniczych. Zaplanowano m.in. debatę o roli i przyszłości rolnictwa. Ponadto trzecie forum sektora wołowiny oraz polsko-ukraińskie forum administracji i biznesu branży rolno-spożywczej. Na targach z okazji jubileuszu 150-lecia kół gospodyń wiejskich prezentowane mają być też specjały regionalnej kuchni polskiej. ONZ
czeka na zielone światło Rosji i Syrii dla wznowienia pomocy humanitarnej i ewakuacji rannych ze wschodnich dzielnic Aleppo. Są one kontrolowane przez rebeliantów. Poinformował o tym w Genewie Jan Egeland, kierujący grupą roboczą ONZ do spraw pomocy humanitarnej. Inicjatywa humanitarna ONZ dla Aleppo zakłada dotarcie z pomocą medyczną i humanitarną, wyjście personelu medycznego do wschodnich dzielnic miasta i ewakuacji około 300 osób ciężko chorych i rannych. Ta wojna przekroczyła już wszelkie możliwe granice, mówi ksiądz Rafał Cywka ze Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Są oznakowane szpitale, widać, gdzie się pomaga. Lekarze zaczynają wynosić rannych na ulicę, po to, by tam udzielać im pomocy, by nie byli w budynkach, które są zagrożone bombardowaniem. I stąd trzeba nam prosić o to, żeby ci, którzy są odpowiedzialni już dzisiaj za tą wojnę, odpowiedzialni za bombardowania, szanowali obowiązujące prawo także w czasie wojny, że obiekty medyczne, obiekty, które niosą pomoc humanitarną, które świadczą tym ludziom to, co jest im potrzebne, żeby były szanowane. I żeby nie dochodziło do sytuacji, że się wyciąga dzieci z inkubatoru, że wyciąga się rannych ze szpitali, odłącza do aparatury, by ratować im życie, nie przez rany, które odnieśli wcześniej, tylko przez spadające bomby na szpitale. Wschodnie dzielnice Aleppo są od 3 miesięcy oblężone przez siły syryjskiego reżimu wspierane przez Rosję. Opozycja ostrzega, że reżim oraz Rosja nie chcą wygrać wojnę, całkowicie wyniszczając ludność w rejonach kontrolowanych przez opozycję. W bombardowaniach wschodnich dzielnic w ciągu ostatnich dni zginęło 143 osoby, w tym 19 dzieci. Są również doniesienia o tym, że na wschodzie Aleppo spadły pociski z bronią chemiczną, prawdopodobnie z chlorem. Zawody w fińskim Kausamo rozpoczną się dziś po południu Puchar Świata w skokach narciarskich. W pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w fińskim Kausamo wystąpi 7 Polaków, w tym Maciej Kot, który wygrał wczorajsze kwalifikacje, oraz Dawid Kubacki, który zajął drugie miejsce. W roli trenera biało-czerwonych zadebiutuje Austriak Stefan Horngacher, który wiosną zastąpi Łukasza Kruczka. Polscy faworyci to dwukrotny złoty medalista olimpijski, właśnie Kamil Stoch i Maciej Kot, zwycięzca w tegorocznej letniej Grand Prix. Jak zapowiada się nowy sezon w skokach narciarskich? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do redaktora Krzysztofa Miklasa, który przez wiele lat komentował zawody w skokach narciarskich. Sezon jak zwykle zapowiada się bardzo ciekawie, a nasze apetyty znów są duże, ponieważ Maciej Koch i Kamil Stoch, a także inni świetnie wypadli podczas letniego Grand Prix. No ale skoki na jagiellicie to zupełnie inna zabawa niż potem sezon na śniegu. Myślę, że pod okiem nowego trenera Austriaka Stefana Horngachera Polacy będą w stanie się zmobilizować i pokazać to, na co naprawdę ich stać, a stać ich przecież na bardzo wiele. W sezonie 2016-17 zaplanowano 33 konkursy. 5 razy zawodnicy będą rywalizowali w drużynie. Zawody odbędą się na 19 obiektach w 9 krajach. Do Polski światowa czołówka zawita dwukrotnie. Na skoczni w Wiśle Malince zawody odbędą się 14 i 15 stycznia, a w Zakopanem 21 i 22 stycznia. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Uwaga młodzi! Także proszę Państwa, młodzi i starzy do kościoła modlić się z Zaleską.